Michał, powiedz, czy trans jest piękny? Co powoduje? Mówi się o liniach melodycznych. Jak to jest z transem? Czy on rzeczywiście odbiega troszeczkę od innych styli z całej naszej wielkiej kultury techno, kultury klubowej? Znaczy tak, ja wyznaję taką teorię, moją teorię, że trans jest super muzyką, ale nie wiem, do posłuchania, do wyciszenia się, do samochodu, po prostu nie męczy. Wtedy naprawdę się wsłucham w tę muzykę i jest przyjemnie. Ale jeśli chodzi o sam klub, to nie wyobrażam sobie, przynajmniej no, w Polsce nie widziałem, nie ma i nie będzie. Przynajmniej to, co grałem, nagrałem sporo imprez, nie widziałem, żeby w klubie była grana od godziny 21 nie wiem, do godziny 5 czy 6, tylko i wyłącznie muzyka trans. I po prostu, moim zdaniem, jeśli chodzi o klub, to jest za nudne. Eventy, co innego, one się rządzą swoimi prawami i to jest właśnie miejsce na trans. Jeśli chodzi o trans, to ja tak mówię, że dla mnie, nie wiem, każdy ma swoje, prawda, swoje zdanie na ten temat, jeden tylko trans, drugi absolutnie nigdy trans. Ale mówię, to jest fajna muzyka, ale do posłuchania, a nie, jak mówię, w samochodzie, na imprezy. Zresztą widać to po reakcjach ludzi, bo mówię, że musi być jakieś nagranie, nie wiem, taki blok krótki na tak zwany odpoczynek, prawda, na zamknięcie oczu, polatanie sobie, to marzenie i tak dalej, ale nie za długo, bo wtedy można. Moi drodzy, DJ Hazel w naszym studiu, pozwolę sobie przynajmniej kilka miejsc najbliższych, w których występuje Michał. Strzelin, Komin, piątek, 10 grudnia, Poznań, Broadway, sobota, 11 grudnia, Międzychód, Via Bowling Club, piątek, 17 grudnia. Michał, bardzo dużo podróżujesz, przemieszczasz się między klubami. Ja wiem, że w Omen, w Płośnicy, przyjechałeś o 3:00. Byłeś w poprzednim klubie wcześniej i teraz... Ale na Kokocku. Aha, właśnie, więc powiedz, wystarcza tobie 15 minut, żeby posłuchać muzyki, która jest w tym klubie, już wiesz, co naprawdę przygotujesz, co będzie? Szczerze powiedziawszy, w tych nowych miejscach, bo chyba obgrałem, można tak powiedzieć, że grałem już większość, na pewno najwięcej liczących się klubów w Polsce, największych. I tak naprawdę jak są to miejsca, do których powracam, już mniej więcej wiem, co gdzie grać, w jakim stylu. Czasami to nawet nie muszę wiedzieć, gdzie, jak się ten klub nazywa, czy coś takiego, wystarczy, że wiem, jakby jaki jest rejon Polski. Mniej więcej już układam sobie, w którą stronę muzycznie, czy bardziej melodyjnie, czy bardziej technicznie już układać program. Ale tak, wystarcza mi już. To myślę, że na 12 lat doświadczenia klubowego, zresztą grałem jako rezydent, więc potrafię też wychwycić te najlepsze nagrania, albo to tak naprawdę układa się to w kilkudziesięciu nagraniach, prawda? A później dalej dokładam swoje, jak już przemycam jakieś swoje nagrania w trakcie seta, to nikt tego nie, tak jakby, nie rozłoży mi to na imprezy, nie wpłynie to jakoś znacząco na imprezę. Ale tak, 15 minut to jest wystarczający czas, żeby sprawdzić, co będę grał. Michał, swojego czasu, wiesz, DJ KC, Krzysztof Kochłow, uczył mnie pompowania basu. Powiedz, dobry beat, dobra stopa i właśnie pompujący bas to podstawa, że ludzie tańczą? Myślę, że tak. Prawie się, ja myślę, że jeszcze nastawienie na imprezę. Bo jak ktoś przychodzi, nie wiem, zmęczony, albo ktoś go wyciągnął, no bo obiecał, że będzie na tej imprezie, no to żeby nie wiadomo co, no to musi mieć albo trochę alkoholu, albo dobre towarzystwo do zabawy. Ale jeśli chodzi, no tak, no, to jest podstawa nagrań, więc myślę, że to jest bardzo ważne. Co Niemcy mówią o Polakach w klubach? W Niemczech. Znaczy w Niemczech w klubach, tak? Bardziej bym powiedział, co DJ-e i producenci mówią o Polakach, zresztą nie tylko Niemcy, jak i Holendrzy i ktokolwiek, kto do nas przyjedzie zagrać, że mamy naprawdę potencjał, jeśli chodzi o publikę, niesamowity i to nasza publika polska potrafi naprawdę docenić DJ-a, nie wiem, wystarczy jakimiś oklaskami go nagrodzić,
w trakcie nawet seta jest jakieś takie wyciszenie, nikt nawet czasami nie trzeba tych ludzi, można powiedzieć, zmuszać do tego, tylko po prostu sami podnoszą ręce do góry. To jest niesamowite, jeśli chodzi o polską publikę. I mówię, no to kto nie przyjedzie do Polski z DJ-ów, to bardzo chwali tą publikę. I zresztą my się może już przyzwyczailiśmy do tej publiki, jakby jak ktoś pojedzie za granicę zagrać dla innej publiki, to taki przyjeżdża, no fajnie było, aczkolwiek w Polsce lepiej, ja mam tak na przykład. I może dlatego, że jestem już przyzwyczajony do tego, tutaj gramy, a oni jak przyjeżdżają, to jest dla nich nowość i w ogóle może w innych miejscach inaczej są po prostu jakby traktowani przez ludzi, może inaczej doceniani, a w Polsce jest naprawdę to widoczne. Moi drodzy, Polska to kluby, ale również eventy, Sunrise, Electro City, właśnie Electro City, Klasztor Cystersów, Lubiąż, rok 2007. Michał, jak tobie się grało? To było dawno, przyznam szczerze, 3 lata temu. No na pewno mi się dobrze grało, jak na takich imprezach. Generalnie powiem szczerze, że takich imprez ciężko bym powiedział to, że można je zepsuć. To znaczy, wiesz, przepraszam, wejdę ci w słowo, dlaczego pytam akurat o Klasztor Cystersów, o Lubiąż, o Electro City? Bo wiadomo, inne, no mamy tak otwarte przestrzenie, a tutaj mamy no potężny, tak? Potężny to klasztor nie, właśnie. To nie jest tak do końca, bo aha, jest jedna scena w klasztorze. Jedna scena, a dwie czy trzy w tym roku są już na zewnątrz, tak jakby na dziedzińcu. Tak więc to też jest, można powiedzieć, jest to open air, tak więc otwarte niebo, to bardzo dużo zależy od pogody, jaka jest. No ja wtedy w 2007 roku, jak dobrze pamiętam, to pogoda dopisała. No takich, no jedna imprez z wielu, no ciężko tutaj powiedzieć. No na pewno super publika, jak wszędzie, może tam bardziej taka wyselekcjonowana, no bo jak ktoś ma zapłacić kilkaset złotych wstępu, no to musi być naprawdę już zdecydowany, już tam ciężko jest znaleźć osoby, które przypadkowo się znalazły na tej imprezie, bo w klubach czasami tak bywa, a tam naprawdę jadą na DJ-ów, na muzykę, na imprezę ludzie, tak więc na pewno już jadą przygotowani, wiedzą czego chcą. I tak jakby te sceny są podzielone, dostają całą rozpiskę, kto gdzie, kiedy, o której godzinie gra, prawda, jaki DJ. No i załóżmy o godzinie 23, to idziemy do klasztoru, bo tam gra ten, którego chciałbym usłyszeć i czekałem na jego występ. O godzinie, nie wiem, 24 i przemieszczamy się, bo na kolejnej scenie zaczyna inna osoba, więc to jest fajne, że tak naprawdę ludzie tam przychodzą i wiedzą czego chcą. A jeśli chodzi o samą imprezę, no super miejsce, fajny pomysł. Może taka lokalizacja, jeśli chodzi o dostępność nie wiem, pociągów, autobusów nie jest za dobra, ale widać, że po frekwencji to nie trzeba ludziom jakoś specjalnie podstawiać autobusu, potrafią się dostać, samochody są, nie ma żadnego problemu. Publika dopisuje zawsze na tej imprezie, tak więc. Moi drodzy, DJ Hazel, strony internetowe, które możecie odwiedzać www.djhazel.pl, również www.myspace.com/DJ Hazel, pisany w taki sposób, jak widzicie w tej chwili na pasku. Michał, Sylwester, ostatnia impreza tego roku, gdzie jesteś? Powiedz, co będzie? No jestem w klubie Omen w Puścicy. Tam mamy taką fajną imprezę, wymyśloną od dawna. Gramy razem z DJ-em Insane'em z Ekwadoru, z Manieczek. No na pewno będzie niezapomniana noc z tego powodu nawet, że nigdy w Sylwestra, po pierwsze, ja nie grałem w Omenie, po drugie, nie było takiej imprezy organizowanej nigdy w Omenie, więc myślę, że dwóch wariatów z Soletą może to fajnie brzmieć. Kochani, Omen w Płośnicy, DJ Hazel, DJ Insane, świetny team, który naprawdę, Jezus, zagra. Michał, czy to będzie występ back to back? Ja myślę, że tak poukładamy to w ten sposób, że każdy będzie miał swój czas na zagranie seta, nie wiem, dwugodzinnego, półtora godzinnego, jeszcze ustalimy. No i myślę, że, bo nie chciałbym, żeby każdy DJ ma coś do swojego, swój pomysł w głowie, nie chcę nikomu tego rozwalać, ja też nie lubię jak od samego początku gramy jedno nagranie na nagranie, ale gdzieś koło godzinki, myślę, drugiej to już trzeba się spodziewać, że będziemy się wymieniać i
do rana, albo nawet i do soboty, do popołudnia będziemy grać back to back i no, trzeba to zobaczyć koniecznie. Moi drodzy, serdecznie zapraszamy. Omen Płośnica, klub stworzony przez twórców sieci klubów Arena Team, Omen Płośnica, DJ Hazel, również DJ Insane. Michał, świetnie było Cię gościć, świetnie, że byłeś. Dziękuję Ci za obecność. Dziękuję za zaproszenie. Zapraszam na Sylwestra i na inne imprezy. Dziękuję bardzo, kłaniam się Wam, trzymajcie się, cześć.